Nasza skóra jest odzwierciedleniem ogólnego stanu zdrowia. Dlatego promienna, piękna skóra często wynika z właściwej pielęgnacji, nawilżenia i diety bogatej w składniki odżywcze. Z drugiej strony skóra z zaskórnikami i innymi rodzajami wyprysków może wskazywać na uszkodzenie oksydacyjne, złe odżywianie i nierównowagę hormonalną. Tym ważniejsze jest znalezienie domowych sposobów na trądzik. Domowe sposoby mogą być elementem wspomagającym terapię. Najpierw jednak omówmy przyczyny i objawy trądziku. Trądzik to choroba skóry, której przyczyną jest dysfunkcja gruczołów łojowych, które w nadmiarze wydzielają sebum. Zatyka on pory skóry, doprowadzając tym samym do powstawania krostek i niedoskonałości. Przyczyn takiego stanu może być wiele, np. nadmierne rogowacenie ujść mieszków włosowych, namnażanie bakterii, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowa dieta, uwarunkowania genetyczne, czynniki psychologiczne, np. stres i wiele innych. Typowe objawy trądziku to zaskórniki, grudki, krostki, torbiele i guzki. Trądzik zwykle występuje na twarzy, jednak może pojawić się także na szyi, ramionach, klatce piersiowej czy plecach. Należy pamiętać, że nieleczony trądzik może mieć przewlekły przebieg i pozostawić trwałe ślady, jak chociażby przebarwienia skóry, blizny czy zaburzenia emocjonalne. Dlatego warto wiedzieć, jak walczyć z trądzikiem. Oto domowe sposoby na trądzik. Trądzik to choroba skóry, która wymaga specjalistycznego leczenia. Jednak wspomagająco można zastosować domowe sposoby. Jednym z takich sposobów są drożdże. Są dwa główne sposoby wykorzystywania drożdży w formie maseczki oraz w formie pitnej. Maseczkę powinno robić się z drożdży piekarniczych. Z niewielką ilością ciepłej wody należy rozgnieść drożdże, odstawić papkę pod przykryciem na 10 minut, po czym nakładać na zmiany trądzikowe na twarzy i ciele. Maseczkę trzyma się zwykle około pół godziny, po czym należy ją dokładnie usunąć ciepłą, czystą wodą. Kurację należy powtarzać co 2 dni, przez najwyżej 4 do 5 tygodni. Innym, bardziej powszechnym i podobno niezawodnym domowym sposobem na trądzik jest wyciąg z drożdży piwowarskich. Można je przyjmować w postaci tabletek dostępnych w aptekach, a także w formie pitnej. Jeden z przepisów poleca zalanie drożdży zimną, przegotowaną wodą i osłodzenie ich. Preparat należy pozostawić do schłodzenia, a następnie wypić. Jedną szklankę na dzień. Ważne jest, aby kurację tą przerwać po 10 dniach. Numer 2. Czosnek i cebula. Czosnek ma liczne właściwości. Jest między innymi naturalnym antybiotykiem. Poza tym pomaga oczyścić organizm z toksyn, czego efektem jest między innymi rozświetlona i wolna od pryszczy skóra. Przekrój ząbek czosnku na pół i wewnętrzną częścią pocieraj miejsca, gdzie znajdują się zmiany trądzikowe. Możesz też zmielić kilka ząbków czosnku, wymieszać je ze zsiadłym mlekiem i nałożyć na twarz w miejscu, gdzie pojawiają się pryszcze. Innym domowym sposobem na trądzik jest cebula. Można wykonać maseczkę z cebuli, by złagodzić zmiany skórne, ale dużo korzyści przynosi również spożywanie tego warzywa. Cebulę należy jednak obierać możliwie oszczędnie. W górnych warstwach cebuli znajduje się bowiem najwięcej flawonoidów. Usunięcie zbyt wielu zewnętrznych warstw cebuli może spowodować utratę większości tych cennych substancji. Cebulę można spożywać surową i gotowaną. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.